Cześć! Dzisiaj będziemy uczyć się, jak poprawnie dodać wideo na YouTube, tak aby algorytmy nas pokochały i żebyśmy zyskali dużą pulę wyświetleń. Ja nazywam się Tomasz Guzik, e, możesz mnie znać z tego kanału. Zapraszam do działania od razu na ekran mojego komputera. Słuchajcie, jeżeli stworzysz sobie kanał i chcesz dodać pierwszy film, to tutaj mamy coś takiego jak utwórz. Klikamy sobie w ten przycisk utwórz mamy opcję utwórz posta, transmituj na żywo i prześlij filmy. My sobie wybierzemy opcję prześlij filmy. Muszę znaleźć jakikolwiek plik z mojego komputera, na przykład taki. Przeciągnąłem go metodą drag and drop i pojawia się tutaj coś takiego. Tutaj mam w ustawieniach YouTube od razu przygotowany opis. Ja go na razie usunę, zostawię sobie puste. I masz tutaj tytuł. Możemy to wszystko wypełnić sobie samodzielnie lub wybrać z szablonu, który wygenerujemy we wtyczce TubeBuddy, o której za chwilę będziemy się uczyli. Mamy tu opcję dodania miniaturki, mamy tu opcję wybór playlisty, tagi, zobaczcie ograniczenia, ograniczenia dla dzieci i mamy tu jeszcze miejsce na dodanie tagów. Tu mamy podpowiedzi z wtyczki dotyczącej WIDIK, więc jak widzisz, to wcale nie jest takie proste i intuicyjne, jakby się mogło wydawać. Jest tego bardzo dużo, bardzo dużo opcji, kategoria, edukacja i zobaczcie, że ja mogę sobie przejść dalej. I zobaczcie, mam tutaj funkcję zarabiania. Jeżeli przekroczysz 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania, masz możliwość zarabiania na swoich filmach. W jaki sposób osiągnąć ten próg, pokazuję w innym materiale. Kliknij sobie tutaj na karcie. Jest tam materiał, w którym pokazuję, jak przekroczyć ten próg, żeby zacząć zarabiać na YouTubie. Klikam sobie zarabianie włącz, bo chcemy na tym filmie zarabiać, żeby on był monetyzowany, i klikamy sobie przycisk dalej. Zobaczcie, mamy tu takie opcje, niestosowny język, szokujące treści i tak scrollujemy sobie na dół, klikamy żadne z powyższych, tu nam się troszkę zacina, klikamy prześlij ocenę i klikamy dalej. I tutaj mamy ciekawą opcję. Mamy możliwość dodania napisów, dodania ekranu końcowego, dodania kart różnego rodzaju do naszego materiału, i dopiero na samym końcu przejdziemy i jest proces weryfikacyjny. I tutaj klikamy dalej, i mamy widoczność, i możemy opublikować film na niepubliczny, prywatny. Yy, lub publiczny, możemy też zaplanować sobie premierę, ustaw jako natychmiastową premierę i tak dalej, i tak dalej, lub zaplanować na wybrany dzień i godzinę, wtedy kiedy najwięcej widzów Twoich yy, znajduje się na kanale. Ja polecam zawsze na początku wrzucić film jako niepubliczny, dzięki temu on się załaduje, złapie dobrą jakość, Full HD, 4K, odczekacie kilka godzin i dopiero klikacie przycisk publikuj na podstawie danych, które zaraz Wam pokażę. Klikam sobie tutaj zapisz i zamknij. Zaraz przejdziemy od nowa przez ten cały proces, aby się jeszcze lepiej nauczyć, i wybieramy Best time to publish. Zostaniemy przekierowani do takiej karty, w której widzimy, w jakich godzinach najlepiej publikować. Dzisiaj mamy środę, więc tutaj nam pokazuje, że o 17:00 godzinie to jest idealna pora na opublikowanie odcinka. I tutaj możemy sobie podejrzeć, jak to się wszystko rozkłada, kiedy widzowie powracają, kiedy jest ich najwięcej. I na tej podstawie wtyczka TubeBuddy podpowiada nam, że o 17 będzie największy ruch, największym zainteresowaniem będzie cieszył się Twój film. Przejdziemy sobie tutaj przez wtyczkę TubeBuddy i klikniemy sobie Keyword Explorer. Jeżeli chcemy pozycjonować nasz materiał pod kątem wyszukiwarki. To warto tutaj sprawdzić, czy ta fraza w ogóle będzie wyszukiwana. Ten materiał się nazywa Jak dodać film na YouTube. I sprawdzimy. Eksploruj, czy to jest jakiś taki pożądany. Zobaczcie. Jeżeli mówimy o cały YouTube, to nie bardzo, ma to tylko 20 punktów na 100. Jeżeli mówimy o mój kanał, to jest nawet jeden film, jeden punkt. Ale co ja chcę Ci powiedzieć? Nie zawsze się sugeruj narzędziami. One nie do końca zawsze są przystosowane do rynku polskiego. Na przykład możemy jak zrobić, jak zrobić stronę internetową. Bo ja tutaj mogę mieć bardzo fajne suwaczki, fajną punktację, że wszystko jest zrobione poprawnie. A okazuje się później na moim kanale, że tych wyników nie, był, nie ma, mimo że tutaj jest w Keyword Explorer wszystko w porządku. Kiedy już przejdziemy przez ten proces, zamykamy sobie to, klikamy SEO Studio, i tutaj wpisujemy: jak dodać film na YouTube. Żeby film się lepiej klikał i był ciekawszy dla oka, w tytule ja używam dużych liter, zaczynam wyrazy z dużych liter. Jak dodać film na YouTube? I tutaj jest, to jest część do pozycjonowania SEO, ten fragment, początek tytułu, a teraz piszę taki nagłówek dla widza, żeby chętniej kliknął w ten film. Czyli jak dodać film na YouTube, tak aby algorytmy... Cię pokochały. Tak. I tutaj mamy coś takiego jak description. I musimy umieścić przynajmniej cztery razy tą frazę tutaj w opisie, żeby ona się pozycjonowała na jak dodać film na YouTube. Oprócz tego musimy dodać coś takiego, co jest się nazywa hashtagi, czyli na przykład YouTuber. Pozyskiwanie, nie, klientów, rozwijanie YouTube reklama na YouTube. I mogę sobie takie hashtagi użyć, i one będą mi się podświetlać na materiałach. Zaraz Ci pokażę, jak to wygląda dokładnie. Spróbujemy wejść na jakiś mój halo, halo, film. Cześć, to masz guzik, a dzisiaj. Zobaczmy. Na przykład na taki. I zobaczcie, tutaj mam podświetlony YouTuber, kanał YouTube, zarabianie na YouTube. Widzicie? I te hasztagi będą się właśnie wyświetlać. Dodajemy zazwyczaj trzy hasztagi, e, i to nam w zupełności wystarczy. Klikamy sobie Next i system nas poprosi o tagi. Tagi bardzo łatwo jest wybrać sobie z narzędzia, które przed chwilą przeglądaliśmy, i ono się nazywa Keyword Explorer. Jak dodać film na YouTube? Eksploruj. I zobaczcie, że tu mam podpowiedzi related searches, czyli podobne wyszukiwania przez widzów. Mamy tutaj wyniki z Google'a. Mamy tutaj video topics i common tags. Tutaj jest podpowiedź dotycząca tagów. Zarówno to, jak i to, jak i to, jak i to możemy używać do tagów, do robienia tagów. Więc tak jak dodać film na YouTube? Nie. Wpisujemy: jak dodać film na YouTube, ten tak jest już uzupełniany. Jak umieścić film na YouTube, jak umieścić film na YouTube, przecinek. A jak dodać film na YouTube? Dodawanie filmu na YouTube. Dodawanie filmu na YouTube. Warto, żeby te tagi opowiadały o tym, o czym jest odcinek, żeby nie przekłamywać tutaj niczego. Jak wstawić film na YouTube, tak? I robimy ten proces, aż wypełnimy tutaj 500 znaków. Jak wstawić film na YouTube? Na końcu sobie przejdziemy i system poprosi nas o miniaturkę oraz pokaże nam miniaturki i tytuły filmów konkurencyjnych, z którymi będziemy rywalizowali. I to jest bardzo ważne, żeby zrobić sobie miniaturkę, która już na tym etapie będzie się znacznie wyróżniała, będzie lepsza, będzie ciekawsza, będzie się lepiej klikać, bo mamy tutaj silną konkurencję. Zobaczcie. Hmm. Jak dodać film na YouTube z telefonu? O i ten sam użytkownik. Jak dodać film na YouTube? Dodawanie filmów na YouTube. E, więc wszystko tu jest fajnie, podpozycjonowanie zrobione. E, aby zrobić taką miniaturkę, ja używam narzędzia Glorify App. Na przykładzie mojej klientki, tutaj sobie e, zrobimy, e, jak dodać film. I przypuśćmy tutaj, usunę ten napis: jak dodać film. YouTube. Użyjemy tutaj jakiegoś tam clickbaitowego, gdzieś tam jaskrawego kolorku. Powiększymy sobie to. Ja używam czcionki Anton. Ona jest taka gruba, wyraźna, bardzo łatwo nam komunikuje nawiązuje do tytułu. Pamiętajcie, żeby te napisy, które dajemy sobie w miniaturce, żeby one zazwyczaj były komplementarne do tytułu, a nie były kopią 1 do 1. Warto jest uwzględnić więcej informacji na tej miniaturce, żeby ona się fajnie uzupełniała z tytułem, ale ja tutaj w trakcie poradnika nie mam do końca aż tyle kreatywności, więc dodałem jak dodać film na YouTube. To sobie wszystko usunę. Jak dodać film na spróbujmy na okej, okay, YouTube. Okej. Okay. No i tutaj mamy jakąś tam dużą postać, i tak dalej. I warto już. Na tym etapie nazwać tą miniaturkę tak samo. Tak samo jak przeciągamy plik z komputera z filmem, nazwijmy go pod SEO, jak dodać film na YouTube, żeby tytuł filmu był jak dodać film na YouTube.mp4. W Twoim przypadku, nie wiem, jak złowić rybę taką i taką.mp4 i to samo robimy w miniaturce, jak dodać film na YouTube, żeby YouTube miał jak najwięcej danych dotyczących tego filmu, żeby algorytmy miały ułatwione zadanie dobra i tutaj sobie kliknę upload tam, thumbnail jak dodać film na YouTube. O Boże nie wyszuka mi wyszukało mi super. I mam coś takiego, czyli tutaj już mamy to fajnie uzupełnione, i sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie konkurować ciekawością tego widza, że on wpisuje coś w wyszukiwarkę, znajdzie nasz film i kliknie sobie w ten materiał. Więc tutaj mamy kwestię miniaturki chyba załatwioną, i możemy apply, apply to video, zatwierdzić do wideo. Ja mogę w tej chwili to zapisać. I zobaczcie, kiedy mam to zapisane, ja mogę sobie tutaj dać krzyżyk. Tutaj mamy, jak dodać film na YouTube. Zamykam to, klikam utwórz, prześlij film, i teraz wpisuję sobie tam MP4, żeby wyszukać jakiś film. Przeciągam go tutaj, i wszystko, co robiliśmy do tej pory, możemy wybrać tutaj. Jak dodać film na YouTube, akceptuj, i wszystko nam się fajnie załaduje. Zobaczcie. Mamy tu już ustawione tagi. Mamy już tutaj zrobiony opis. Mamy zrobione hashtagi. Mamy zrobiony tytuł. Miniaturka jest wgrana, czyli wszystko, co robiliśmy do tej pory, automatycznie nam szczytało z wtyczki Widik. Ja mogę sobie tutaj użyć playlisty. Nagrywamy o YouTube, czyli na przykład reklama na YouTube, pozyskiwanie klientów, gotowe. Dzięki temu będziemy zyskiwali dodatkowe wyświetlenia, wyświetlenia z playlisty. Kwestię tagów mamy tutaj już jakąś ustaloną. Przypuśćmy, że wypełniliśmy 500 znaków. Zostawiamy te treści, żeby mogli zezwalaj użytkownikom na pobieranie fragmentu. Kategoria edukacja. zezwalaj na komentarze, ale tutaj jeszcze mamy opcje dotyczące dzieci. Hmm, 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 hmm. Nie przeznaczone dla dzieci, ograniczenia wiekowe zaawansowane. Nie, nie ograniczaj wyświetlenia filmu tylko dla widzów powyżej 18 lat. Jeżeli nagrywasz dla osób dorosłych, zostaw te ustawienia, które są u mnie. Oprócz tego, możemy zrobić jeszcze coś takiego tutaj, jak rozdziały. Czyli e, pa, może kojarzycie, że wchodzicie na jakiś filmik na YouTube i są takie urywki, fragmenty, które możecie sobie dowolnie przewijać. E, ja tutaj mam jakieś takie filmy. Z tego typu rozdziałami, więc sobie je podejrzymy, jak to wszystko jest zbudowane, skonstruowane. YouTube Studio, muszę sobie przypomnieć, w którym filmie mam te rozdziały. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Spróbujmy, może tutaj. Tutaj chyba akurat nie, ale zaraz znajdziemy jakiś materiał. Może ten. O, widzicie? I to są tak zwane chaptery, rozdziały. Zaczynamy sobie od 0000 i nazwiemy to jakkolwiek, e, przypuśćmy, e, wprowadzenie do szkolenia. I tutaj, siódma sekunda, jak stworzyć piękną miniaturkę. Na podstawie Twojego filmu wypełniasz te rozdziały, dzięki temu jeszcze więcej zyskujesz w SEO, bo Twój film zajmuje więcej miejsca, jest podzielony na fragmenty. Użytkownicy chętnie go oglądają, bo intuicyjnie mogą go sobie przewinąć, więc warto jest z tej opcji po prostu sobie skorzystać. Przejdziemy sobie do zakładki Dalej. Znowu wybieramy Zarabianie, i tutaj klikniemy sobie Włącz, gotowe. Klikamy Dalej. Żadne z powyższych. Prześlij ocenę. Klikamy dalej i dodajemy napisy. Aby dodać napisy wchodzimy do aplikacji Happy, Login. Ja się zaloguję tutaj, i mogę sobie zalogować tutaj i wybrać jakikolwiek film. Ja mogę tutaj kliknąć Upload New File. Klikam napisy. Wybieram swój kanał YouTube. Connect to my YouTube channel. Łączysz swój kanał i wyświetli ci się lista filmików. Ja już to zrobiłem i zobaczcie, mam tutaj taki filmik, klikam sobie open. I zobaczcie. Posiadasz sklep internetowy lub właśnie jesteś w fazie zakładania swojego. Bardzo ważne, nie wrzucamy filmu z nałożonymi napisami, tylko eksportujemy plik w formacie SRT. Klikamy download. Subtitles Only. Nie chcemy wideo z napisami, tylko chcemy same napisy. Klikamy sobie i pobieramy na dysk. I one się pobierają. Możemy je tutaj też edytować, zanim pobierzemy. Także zobaczycie, plik się pobrał. I ja mogę wrócić do swojego filmu. Tutaj tutaj. Kliknąć sobie dodaj napisy. Prześlij plik. Z kodami czasowymi, tylko jedna jest opcja. I wybieramy sobie SRT, wpisujemy jakieś tam napisy, tak. Wklejamy te napisy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Sklep internetowy lub właśnie jesteś fazie... Wszystko jest OK, klikamy gotowe, zatwierdź. Mamy jeszcze więcej danych, ponieważ użytkownicy, jak wrzucisz w ten sposób napisy, mogą sobie te napisy wyłączać, jeżeli sobie ich nie życzą, a jeśli sobie życzą, to je włączają i mamy dodatkowy czynnik rankingowy pod kątem SEO dla algorytmów. Oprócz tego dodajemy ekran końcowy, ponieważ zależy nam, żeby użytkownik jak najwięcej czasu spędził, na naszym kanale tak żeby przechodził z jednego filmu na drugi na trzeci i spędzał jak najwięcej czasu bo wtedy algorytm nas po prostu polubi. Ja tutaj wrzucę jakiś inny film z YouTube'a powiększę sobie. Zależy mi na tym i warto jeszcze powiedzieć w trakcie filmu słuchaj obejrz ten drugi film w którym mówię o tym i o tamtym tak. Dzięki temu użytkownicy jeszcze chętnie będą klikać będzie wyższy CTR tych ekranów końcowych. Klikamy sobie zapisz. Oprócz ekranów końcowych, możemy w trakcie dodawać różnego rodzaju linki, filmy, playlisty w trakcie materiału. Czyli możemy sobie tutaj wybrać, że chcemy na przykład taki film, żeby on się wyświetlał w tej sekundzie. A tutaj chcemy sobie na przykład załadować playlistę sklepy internetowe. Sklepy internetowe. I jeszcze możemy na przykład link do naszej strony internetowej. Możemy dodać film tutaj, jak zdobyć TikToka, ciach. I wtedy możemy maksymalnie cztery takie karty dodać. Zobaczcie, tak to wygląda w podglądzie. Tak to będzie wyglądało. I w trakcie, kiedy ten film będzie trwał, będzie nam się wyświetlało. Tutaj nic Zdebuj się nam nie wylemy. będzie wyświetlało, ale jak dojdziemy do tego Procesy fragmentu, wątplice, zobaczcie, co jesteśmy w stanie wykazać za pomocą Pojawia się tutaj ikonka, możecie sobie dodać, i klikamy zapisz. Eee, Napisy dodane, ekran końcowy dodany, karty dodane, więc możemy przejść dalej. Weryfikacja prawa autorskie, jeżeli mamy tutaj jakąś muzykę, może nam YouTube to wyciszyć, więc warto korzystać z legalnych źródeł. I klikamy sobie na niepubliczne, klikamy zapisz i nasz film się załaduje. Kiedy się załaduje, poczekamy chwilę czasu, kiedy on się załaduje w HD w 4K najlepiej na YouTube wrzucać. I klikamy wtedy opublikuj lub zaplanuj na godzinę wskazaną według wtyczki tube, czyli tutaj wchodzimy, best time to publish kanał nas przekieruje i sprawdzimy sobie o której godzinie warto opublikować nasz film. To już wszystko w tym materiale. Jeżeli chcesz, abym pomógł ci wystartować z YouTube'em, żeby twoja firma pozyskiwała klientów na YouTube, chcesz nauczyć się zarabiania na YouTube, wejdź na stronę darmowa wypełnij prosty formularz, aby zapisać się na rozmowę. Lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727 Śmiało pogadamy i sprawdzimy, czy jest przestrzeń do współpracy. A teraz wejdź sobie w film, który, w którym tłumaczę, jakich błędów na YouTube nie popełniać, gdzie ludzie tracą kupę pieniędzy przez to, że popełniają właśnie te błędy. Wejdź sobie w ten film. Do zobaczenia. Cześć.